Cześć moi drodzy, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj pokażę wam moje ulubione miejsca w Paryżu i będą miały one pewnie związek z moimi ulubionymi filmami i serialami. No i znajdujemy się aktualnie przy mieszkaniu Emily, w którym po prostu był nagrywany cały ten serial i ten plac, gdzie była ta scena z jej rodzinami. Okej, show you. O, tutaj mamy ten plac, gdzie odbywały się rodziny. O, idziemy teraz w stronę restauracji Gabriela, która jest o tutaj. Ogólnie w tej restauracji Gabriela Buka wygląda inaczej w środku niż myślałam. Ostatnio była zamknięta jak tu byłam, tak samo jak ta cukiernia z croissant. Ale idę na coś innego do jedzenia, a croissanty spróbuję później z jakiejś innej piekarni. Siedziałam właśnie w samolocie z Francuzem, który też mówił po polsku, bo ma rodzinę jakby w Polsce i uczył się polskiego. To mówił, że on bardziej woli Polskę, Warszawę, Kraków niż Paryż, bo jest drogo. Piwo kosztuje 10 euro, a nie jak u nas 16 zł. Chociaż u nas trochę też przesadzili. Wielbiam po prostu taki rajd, w ogóle to jest genialne. Siema! Zgubiłam się miejsca, bo Notre Dame zgubiłam. No i zgubiłam Notre Dame. A może to jest tam? A ja ciekawe o ten rejs. Jakieś go dorywałam za 80 zł na get your guide. Coś takiego? 90 zł za taki rejs i jeszcze w nocy, jak jest przepięknie. Kiedyś bym chciała tu wrócić właśnie, o może właśnie niedługo, i popłynąć taki rejs właśnie w dzień i sobie porównać, ale no w nocy, kochani. A jeszcze po prostu ostatnim tym rejsem, kiedy o 21 zapalają się lampki wieży Eiffla i jest po prostu jedziesz i to tak pięknie, och, po prostu serce moje się raduje. O, tu jest Notre Dame, tak? Nie, ej, zgubiłam się, nie wiem gdzie ona jest. Naprawdę ją zgubiłam, to Notre Dame, przecież ona jest zawsze tak bardzo biała, może to jest tam. Przed Louvrem, obok Sekwany, są różne fajne stanowiska, gdzie ludzie sprzedają swoją sztukę, albo różne plakaty. Plakat taki na przykład mały może kupić już za euro, więc to nie jest jakby bardzo dużo pieniędzy. A taki większy to wiadomo, ale za 5 euro, no ja kiedyś powiem wam, że kupiłam taki plakat, ale go zgubiłam po drodze. I to nawet nie w Paryżu, tylko w Krakowie. Widzicie tą małą, wystający patyczek? O, wieża Eiffla. Ej, dobra, sorry, przepraszam was za wszystko. Tutaj już przy Louvrze jest masakryczna ilość ludzi, ale byłam, jakby było gorzej. Więc to jest jedno z ładniejszych miejsc, moim zdaniem, w Paryżu, no, które trzeba odwiedzić. Czyli właśnie ta piramida, która jest no, symbolem Paryża. Ale co jest piękniejsze, wiadomo, Louvre, raz warto go odwiedzić. Ja go widziałam 3 razy, za drugim już nie był taki interesujący, za pierwszym. Ale przed Louvrem znajduje się przepiękny ogród, a w jesień, jak jesteście, to jest po prostu tak pięknie pomarańczowo, brązowo. Ja mam to zdjęcie tutaj, które robiłam w 2000, nie pamiętam którym. To właśnie pierwszy raz pojechałam do Paryża, to był mój pierwszy raz. I robiłam to zdjęcie i była jesień. Przepiękne! To jest moje marzenie, żeby pojechać do Disneylandu w zimę, jak tam jest wszystko tak świątecznie i ten klimat jest, to może w następnym roku. Zobaczcie, to jest stacja metra, która nazywa się Palace Royal Museum de Louvre. Mega! Czyli jakby dwie korony, trochę jak ręce to wygląda. I love it! My teraz zmierzamy w kolejną miejscówkę, którą znamy z serialu Emily w Paryżu, oczywiście. O, a teraz właśnie przed nami jest to takie słupki, które były w pierwszym sezonie, kiedy Emily poznawała Paryż. I wyglądają w taki oto sposób. Ej, szczerze? Nie ma dużo ludzi. Ej, ogólnie prawdopodobnie pomyliły mi się parki. Ale stycznie tu jest. Ej, ale ludzi mam. Właśnie jesteśmy w tym parku. Co jest piękne w ogóle w tym parku? Na ławkach są zapisane cytaty i na krzesłach, więc to jest w ogóle przecudne. Dużo osób robi sobie tu foteczki, zdjęcia. No bo ten park jest no, przecudny. No co, no Paryż ogólnie jest przepiękny. Powiem wam ciekawostkę o Francji. I sądzę, że i w Belgii też to jest. My mamy swój w Polsce Empik. On jest tak dosyć...
książki, płyty. Tutaj we Francji i w Belgii jest taki sklep, który nazywa się Fnac. I w ogóle jak uczyłam się, miałam oddzielne zajęcia o tym Fnacu na studiach, jak studiowałam filologię francuską z hiszpańskim. Widzę już operę Garnier i po prostu muszę wam zaraz to pokazać, bo prawie jej nie widać. Znaczy, jest dobry widok na przystojniaka, ale na operę słabo. No ja jeszcze nie miałam możliwości wejścia do opery, bo albo była zamknięta, albo raz byłam na takiej wycieczce bardziej budżetowej. No i co teraz mam zrobić? Jest czerwone, wszyscy przychodzą, samochody nie ruszają, nie wiem o co chodzi. Jakby byłam w Londynie i po prostu Londyn a Paryż, takie same przepisy drogowe. Każdy idzie kiedy chce. Po prostu. Fnac to jest właśnie taka firma, gdzie się sprzedaje książki, płyty, ale też elektronikę. To jest takie połączenie RTW AGD, Media Expert z właśnie Empikiem, czytaniem książek. No bardziej Empikiem. Zawsze kojarzy mi się Empik z takim ogromnym, że tam jest wszystko w sumie. To jest właśnie Fnac. Fnaki zazwyczaj mają kilka pięter i każde piętro jest na przykład przeznaczone o jedno piętro książek. Jedno piętro książki, drugie piętro płyty, trzecie piętro elektronika, czwarte tylko jakaś kawiarnia, jakby ktoś się zmęczył. I moi drodzy, opera Garnier, ale zamiast opery, bo jest w budowie, jest Timothy Chalamet la Bing Bong. Oh yeah, opera Garnier. Znaczy, dawno nie była tak przystojna i ładna. Uch, ale dobrze wyszedł na tym zdjęciu. Za operą Garnier znajduje się jedna z takich większych galerii, która nazywa się Galerie Lafayette. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, Lafayette. Można tam wejść sobie na górę na widok i on jest darmowy i widzisz piękny Paryż za darmo. Nie musisz wchodzić na wieżę Eiffla, ale polecam też, ale jest mega ciężko, jeśli nie windą, ale olu do środa. Jeśli chodzi właśnie o tę Galerię Lafayette, tam to też marki luksusowe. Czyli wiecie, tam są galeria jest przepiękna, więc moim zdaniem trzeba ją zobaczyć. Ale dodatkowo są właśnie te takie wszystkie bardzo drogie marki, perfumy, zegarki, torebki, buty. Po prostu każde piętro z takimi bardzo... A gdzie jest w takim razie metro? O, jest opera! Ej, a metro w Paryżu jest jakby... tak łatwym, czekajcie, żeby spod wrotka, ale jakby metro w Paryżu jest tak instynktowne, wszystko jest zaznaczone, wszystko jest pokazane, jest bardzo łatwo trafić do różnych miejsc. No teraz muszę trafić pod wieżę Eiffla, bo to jest ostatnie nasze miejsce, które zobaczymy. Idziemy na metro, kupię bilet, jednorazowy bilet z możliwością przesiadki, ale tylko metrem. Jakby jak kupicie sobie, jedziecie metrem i chcecie się przesiąść za pusa, to tak nie działa, musicie kupić nowy bilet. Ale jeśli chcecie po prostu pojechać metrem i macie przesiadkę do drugiego metra, to taki bilet jednorazowy ma 90 minut. Ej, to mogę kupić, dobra. Ok, wybieramy English. Do not have passed up. Tramwaj. Full fare. Full fare. Jeden. Aka. I walidy. Revolut. Możesz mieć ze mną jakąś współpracę, bardzo chętnie. Bo płacę to było często. I wyskakuje bilet. Idziemy ósemką. Idziemy ósemeczką. Do celu. Oj, wcisnęłam się jakoś. Ósemeczka. Nie, tak to... śmieszne jest. Widziałam jak pan sika przy przystanku. Wszystko wystawione. To gdzieś tutaj nie wstydzą. Co z sobą? Ecole militaire. Jeśli chcecie sobie coś wziąć i kupić po wieży Eiffla, to obok właśnie jest Carrefour. I jest tanie po prostu. Ja się tak miło kojarzę ten Carrefour właśnie z moim wyjazdem. Słuchajcie, chyba z każdym byłam w tym Carrefourie. Zawsze czyperki brałyśmy po wieży Eiffla w winku. No i cześć. Ostatnia bardzo fajna atrakcja. Czyli odpoczywanie. Jestem tak zmęczona noszeniem tych ciężkich tembołów. Dobrze, że wziąłam poduszkę, bo mogę się po prostu położyć, trochę kręgosłup już mnie boli. Jest godzina 13:30, czyli mam dokładnie godzinkę, nawet więcej, żeby sobie poleżeć, odpocząć i popatrzeć, bo mam bardzo piękny widok. Zdobię trochę już czas gorąco, jak tak leżę. A widok mam, już wam pokazuję. Taki widok.
jest w ogóle dziwne, nie mogłam wejść bliżej. Oni po prostu, mi się wydaje, że zamykają na czas wakacji tutaj te pola. Kochani, dzięki piękne za obejrzenie tego bardzo krótkiego vloga. Mam nadzieję, że trochę wam pokazałam tego Paryża. Wiadomo, ja jeszcze do moich ulubionych miejsc w Paryżu zaliczam Muzeum Orsay, czy na przykład Sacré-Cœur, wzgórze. Jest przecudnie. No ale niestety dzisiaj mam tylko 4 godziny w Paryżu, a potem jadę dalej. Jednakże stwierdzam, że też nagrałam sporo dla was, bo teraz odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16. I co, widzimy się już jutro, buziaki, pa, pa.